Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Pani poseł, dwie minuty. Proszę? Na zadanie pytania. Dziękuję bardzo. W zupełności mi to wystarczy, Pani Marszałek. Mam krótkie pytanie, aczkolwiek treściwe. Mam pytanie o stan prac nad ustawą, która będzie czyniła zadość i sprosta wymogom wdrożenia dyrektywy z 2012 roku. Bo jak wiadomo, jest to wdrożenie niewystarczające. Bieżący projekt, który omawiamy, to jest tylko, jak tu zauważono, powiedziano, to jest tylko przedłużenie terminów działania obecnej ustawy, ale ona w pełny sposób dyrektywy z 2012 roku nie wdraża i w oczywisty sposób trzeba się z tym problemem zmierzyć. A jeżeli mówimy tutaj o pakiecie klimatyczno-energetycznym, słynnym 3x20, no to można uznać, że właśnie efektywność energetyczna to jest jedyna część pakietu klimatyczno-energetycznego, co do której warto podjąć starania o wdrożenie, bo to jest element racjonalny. Oczywiście, że takie rzeczy jak zielone certyfikaty, no to w oczywisty sposób wpływają na podniesienie cen energii i na utratę konkurencyjności. Już nie mówię o tym pierwszym elemencie. Natomiast oszczędność energii jest ze wszelkich miar wskazana i warto te działania, warto ten trud podjąć. Dlatego mam pytanie o to szczegółowe, w jakim stanie przygotowania zostawił poprzedni rząd, bo w wielu sprawach mamy do czynienia z taką sytuacją, że od maja tego roku nic się nie działo. Pani była premier, była tak zajęta objazdem kraju i urządzaniem wyjazdowych posiedzeń rządu w różnych miastach naszej pięknej ojczyzny, że zupełnie nie zajmowała się tym, czym premier zajmować się powinien, to znaczy zarządzaniem pracami i koordynacją pracy ministrów. Zatem jak w tej dziedzinie, jaki jest stan spraw? Dziękuję bardzo.